Tak. Z całego serca od twojego ulubionego artysty. Dla Huberta Urbańskiego dziękuję ci bardzo za cały ten program. Dziękuję ci za to, że byłeś w tych dobrych i tych złych chwilach. Przepraszam, że wszystko cię źle. Wszystko cię źle to Michał Wiśniewska. Dziękuję bardzo. No, ja dziękuję bardzo. Ja się tak zastanawiam, skoro sobie pozwoliłeś na taki osobisty bilans, bo tak to traktuję, to chciałbym cię zapytać, o co chodzi. Huber! To znaczy, co to miało być? Hubert, tak naprawdę miało być to podsumowanie tego, co było przez 3 miesiące. Umówmy się, że jeżeli jest jakiś człowiek, który zrobił ten program dla kasy, to byłeś ty. Ja się do tego zdecydowanie przyznałem, natomiast oczekiwałem po tobie, że przynajmniej na samym końcu powiesz mi tą prawdę prosto w oczy. Nie będziemy dogadani, tylko po prostu powiesz mi to, że tak naprawdę zalepera polskiej rozrywki to nie ten facet w telewizorze, tylko ty mnie uważasz. Jeżeli było inaczej, a wiem, że tak nie jest, to wiedz na samym końcu, że jest chyba tylko naprawdę niewiele osób przy tej produkcji, która ciebie szanuje. Powiem ci to tak na marginesie. Ja jestem z pewnością tą osobą, która do samego końca chciała, żebyś to ty prowadził ten program. Czy ja dobrze zrozumiałem? Jest niewiele osób w tej produkcji, które mnie szanują? Tak powiedziałeś? Rynkowski cię szanuje. Michał, wiesz co, teraz pozwól, że ja coś powiem. Dobrze, skoro ten program jest na żywo i trwa dalej, to pozwolisz, że teraz ja coś powiem, bo przez 3 miesiące wielu rzeczy słuchałem, wielu pytań nie zadałem, ponieważ producentka tego programu do ucha mówiła mi wiele rzeczy, do tego ucha, i mówiła, nie zadawaj tego pytania, bo on jest bohaterem numer jeden. Ja nie wiem, czego ty się, Michał, po mnie spodziewasz, żebym był twoim przyjacielem? Nie, żebyś powiedział po prostu jasno i klarownie. Robię to dla pieniędzy, brzydzę się Wiśniewskim, żebyś powiedział mnie to w oczy. Nigdy mi tego nie powiedziałeś. Ale ty chcesz to usłyszeć, ale ja ci tego nie chcę powiedzieć, ponieważ pomiędzy przyjaźnią... Ale mówisz wszystkim, nie. Ale to jest nieuczciwe, Huber. W Polsce bardzo często się słyszy, ludzie mówią. Czy ty słyszałeś, że ktoś ci tak powiedział? Jeśli tak, powiedz kto, bo dla mnie argument, że ludzie mówią, to no brzmi pusto, wybacz. Powiedz, kto tak powiedział? Kiedy powiedziałem, że się tobą brzydzę? Powiedz, to jest bardzo dobry moment na to. Wiesz co, powiem ci w ten sposób. Nie chcę, ja szanuję tych ludzi i nie będę mówił kto. Ty wiesz dobrze kto. Ja nigdy w życiu nie powiedziałem, że się przypomnę ci sytuację z ostatniego koncertu w Ogrodzie. Kiedy ja tobie podziękowałem i wiesz co, aż było głupio, bo ja też miałem ucho i oni kazali tobie zareagować na moje podziękowania, bo ty nie chciałeś powiedzieć dziękuję. Czy ja nie chciałem, to ty tego nie wiesz, Michał. Natomiast wybacz, ale kiedy mówisz z całego serca jednocześnie w pierwszym programie rozpinasz przede mną rozporek. Kiedy pytasz mnie, czy mam chłopca, to gdzie jest to z całego serca? Michał, między nami są, umówmy się, między nami jest trudna relacja. Ale bo to jesteśmy powiedz dwóch, szczerze, ale to, po ale, prostu. Ale pozwól, że ja powiem, bo przez 3 miesiące pozwalałem ci wiele rzeczy mówić, bo ja jestem gospodarzem tego programu, a ty jesteś bohaterem tego programu. A ja nigdy nie ukrywałem tego, że nie jesteś bohaterem mojej bajki, ale Michał, pracujemy w tym samym programie i traktuję cię bardzo zawodowo. Ty oczekujesz, że powiem, że cię nienawidzę? Tego oczekujesz ode mnie? Że tobą pogardzam? Nie usłyszysz inaczej. Tego. Nie oczekuję, usłyszysz tego, bo tak szczery, nie jest. Ale gdybyś jestem miał szczerze, z ręką na sercu jestem powiedzieć, szczery. Widzisz, ty mówisz, że jesteś gospodarzem.
Hubert, znieśmy to do realiów. Jesteś prowadzącym tego programu, nie tak, gospodarzem. Czyli gospodarzem tego programu. Gospodarzem jestem ja w dalszym ciągu, a to tylko dlatego, że żeby wszyscy, którzy przychodzą na ten program, którzy siadają przed telewizorami, czuli się bardzo dobrze, to muszą poczuć ciepło, a nie niechęć. I ja naprawdę nie mam z tym problemu, że ty mi tego nie powiesz. Ale wierz mi, od że... Od kilku minut czekasz, że coś gdybyś ci powiem. Gdybyś powiedział, nie, Michał, czuję sympatię, jest fajnie i dobrze, ale ty tego nie powiesz, czyli tak jakbyś powiedział coś zupełnie innego. Michał. I to robisz od 3 miesięcy. Nigdy nie dałeś nam szansy, nigdy nie poznałeś tak naprawdę i chyba jesteś jedynym, który tak naprawdę nie poznał Michała Wiśniewskiego. Zazdroszczę państwu, że państwo poznali Michała Wiśniewskiego. Jeśli nie jest mi to dane, aczkolwiek ja uważam inaczej, to muszę z tym żyć, Michał. Ale będziesz z tym żył i ja się z tego powodu bardzo, bardzo gorąco cieszę. Naprawdę. Michał, ja tylko żałuję, że widzisz to w barwach czarnej i białej, że nie widzisz niczego pośredniego, bo tak jak kiedyś może pamiętasz naszą rozmowę, mówiliśmy o tym, że nie zaprzyjaźnimy się pewnie nigdy, ale nie masz we mnie wroga osobistego. I tak jest do dzisiaj i tak pewnie będzie nadal. Natomiast wybacz, no wiele rzeczy jest nie z mojej bajki i pozwól mi z tym zostać. Ale Hubert, ja nikogo, nawet w trakcie tego programu... Jeśli pozwolisz mi z tym zostać, to wydaje mi się, że tak jest w porządku. Ale ty w tym jesteś, w związku z czym ja nie muszę ci pozwalać. Ty sam wybierasz, każdy człowiek no wybiera sam. No więc nie sam. Zarzucaj mi rzeczy, których nie powiedziałem, których nie zrobiłem, bo w ten sposób tak naprawdę nie wiem, Hubert, z czego mam się tłumaczyć to, Hubert, przed jest tobą. To, jest to naprawdę przykre, ale pozwolę sobie to rzeczywiście zachować, ponieważ ja nie jestem detektywem i nie będę niczego udowadniał. Ważne dla mnie jest jedno. Dowiodłeś tego nieraz. Na pewno nie chciałbym, abyś był gospodarzem w moim domu. Być może jesteś dobrym gospodarzem na swoim podwórku. Być może powinieneś w dalszym ciągu prowadzić ten program, który wychodzi ci najlepiej. Chcesz coś zrobić, zdjęcie z kimś? Chciałem zrobić zdjęcie, chłopaki, bo wszystko. Michał, dziękuję ci za cenne rady. Dziękuję ci. Nie ma problemu, nie ma emocji, nie ma szaleństwa. Myślę, że powinniście być razem, uśmiechnąć na tej kliszy. Chłopaki, to dla mnie. To dla mojej mamy, słuchajcie. O, uśmiech, uśmiech. Udało się. Włożyłem słuchawkę i okazało się, że tej rozmowy nie powinno być, że powinniśmy dalej lecieć z naszym programem. Wiem, że masz jeszcze jeden występ przed sobą, który... No wybacz, jeśli nie padnę przed nim na kolana, ale chyba mam do tego prawo. Proszę państwa, niemniej jednak wiem, że cała masa naszych widzów czeka na ten występ Michała Wiśniewskiego. Bądźcie z nami po przerwie, ciąg dalszy. Dziś ten list ci napisałem. Kończy się program Jestem jaki jestem, ale Michał nie znika bez pożegnania. Jeśli chcesz otrzymać od niego pożegnalny list w formie MMS-a z dołączonymi zdjęciami, wyślij SMS pod numer 7422 o treści Jestem. Chciałbym być, kochaj mnie za to, zawsze z tobą chciałbym być, tylko we dwoje, zawsze z tobą chciałbym być.